Święcenie diakonatu w Mykolicach. 6 maja biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa udzielił święceń diakonatu klerykowi 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa we Lwowie-Brzuchowicach Ihora Babija. Uroczystość odbyła się w rodzinnej parafii kleryka w kościele Trójcy Przenajświętszej w Mykolicach, obwód tarnopolski, w gronie najbliższej rodziny, przyjaciół i parafian. Biskup Edward w swoim kazaniu przypomniał, że diakon kościoła katolickiego jest powołany do głoszenia Słowa Bożego oraz dobrej nowiny o Bożej miłości i o gromie Bożego miłosierdzia. Przywitał także nowo wyświęconego diakona w imieniu wspólnoty kapłańskiej archidiecezji lwowskiej, członkiem której został teraz już ksiądz diakon Ihor Babi z parafii w Mykolicach. Pierwszy niż ty stupisz u diakonski stan, to byś lid przed usim ludom zaswiczyty swoją wolę, przyjęty cього święceno służenia. Czy chcesz ty buty przyswiacznym służeniu cerkwy, przez pokładania moich róg i dar Świętego Ducha? Chcę. Czy chcesz zi smyrenną lubowią wykonywać święceno służenia diakona, jak pomóc święceneckomu stanowi, та задля зростання християнського люду. Хочу. Нехай сам Бог довершить це благе діло, яке він почав у тобі. Кирие елейсон. Кирие елейсон. Христе елейсон. Христе Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis. Sancte Iones Baptista, ora pro nobis. Sancte Iosef, ora pro nobis. Прийми Христове Євангеліє, проповідником якого ти став, і пильнуй, щоб ти вірив у те, що читатимеш, і щоб навчав того, в що увірував, і щоб наслідував те, чого навчатимеш.